Dzień dobry, witam Państwa. 19 kwietnia, godzina 8:30. Interwał dzienny pary głównej informuje nas o tym, że popyt w tej konsolidacji nie poddaje się. W dniu wczorajszym potrafił ponownie wyłamać barierę równowagi 1,068, więc do czasu nim cena przebywa powyżej tej granicy, jest szansa na zaatakowanie głównego poziomu oporu 1,084. Natomiast powrót poniżej tej bariery poprzez sygnał price action uznam za wzmocnienie sygnałów sprzedaży związanych tutaj z tą strukturą fałszywego wybicia oporu. Dalej obowiązuje sygnał sprzedaży związany z fałszywym pokonaniem granicy 1,083 i na obecny ruch popytu możemy patrzeć jako na jedynie korektę. Układ techniczny rynku uległby zmianie, gdyby popyt potrafił wyłamać granicę 1,083. Funt dolar, interwał dzienny, wskazuje na potężną świecę popytu, można powiedzieć wyrastającą z granicy dawnego oporu 1,254. Myśmy o tej granicy wielokrotnie wspominali i nie przypadkowo, ponieważ sami Państwo widzicie, że w tej konsolidacji, która rządzi rynkiem od października zeszłego roku, ten poziom 1,254 był istotną cezurą wewnętrzną. I w dniu wczorajszym udało się potwierdzić wyłamanie tej bariery i popyt wyprowadził impuls. I doprowadził cenę do bardzo ciekawego miejsca, mianowicie do dolnego ograniczenia poprzedniej konsolidacji. Mówimy o barierze w okolicach 1,287. Więc możemy postawić hipotezę, że można powiedzieć o kondycji rynku w dłuższym terminie powie nam właśnie reakcja ceny na tą barierę. Natomiast jakkolwiek by to było kontrowersyjne, w tym momencie nie mamy sygnału kupna. Sygnał kupna mieliśmy wczoraj po wybiciu poziomu 1,254. Natomiast w tym momencie cena dotarła do istotnego poziomu i nie wiemy, jaka będzie jeszcze reakcja na ten poziom. Dolar jen, interwał dzienny pokazuje dużą przewagę sprzedających. No, żeby to tak streścić, to wiemy, że wybicie z konsolidacji, pullback do granicy 111,90, próba stworzenia takiego lokalnego poziomu wsparcia w okolicach 110,30, nieudana próba wyłamania i kontynuacja ruchu. Z perspektywy takiego uproszczonej wersji wykresu dziennego nie widać wsparcia aż do poziomu 106,25, natomiast z perspektywy interwału tygodniowego wiemy jedno, poziom 111,40 został wyłamany i najbliższy jakiś taki orientacyjny poziom to są okolice 107,70, a kolejne to 105,45. Sytuację techniczną na dolarze, franku szwajcarskim też daje się interpretować przy użyciu kategorii price action, mianowicie mieliśmy w niedzielę wieczór otwarcie spadkową luką, zejście ceny poniżej 1,005, w poniedziałek była próba zamknięcia luki, nieudana i we wtorek kontynuacja, więc widzimy, że tutaj podaż bardzo silnie postawiła na zanegowanie powrotu powyżej 1,005, tak jak żeśmy w jednej wcześniejszej antycypacji zakładali. I zestawmy naszą analizę z wykresem tygodniowym. Widzimy, że dokładnie ten poziom 1,005 jest istotną cezurą na tym rynku, obok głównego poziomu oporu i w tej chwili do czasu powrotu powyżej tego poziomu, tej bariery, obowiązuje sygnał sprzedaży w ramach oczywiście uporczywej konsolidacji. Życzę Państwu udanego handlu. Pozdrawiam.